Siemanko, siemanko. Dzisiaj jest ze mną Krystian, z którym zacząłem współpracować. Witam wszystkich serdecznie. Trenuję boks olimpijski od kilku lat. Razem z Simonem przygotowaliśmy dla Was kilka fajnych projektów, które niedługo ukażą się na naszym kanale. Tak, i zaczniemy sobie od dzisiaj. Zrobimy sobie trzy kombinacje bokserskie. Dwie dla osób początkujących, jedną dla osób średnio zaawansowanych. Także zapraszam do oglądania i lecimy. Dobra, zaczniemy sobie od pierwszej kombinacji lewy, prawy, lewy się. Zróbmy sobie dwie zatacze. Krystian, wytłumacz, pokaż. Pokazuję Wam tę technikę, jak to wygląda. Zaczynamy oczywiście wszystko powoli, żeby zrobić to wszystko dobrze, dokładnie. I zaczynamy. Lewy prosty wypychamy ze skrętem, skrętem bioder. Trzeba pamiętać, żeby była praca skrętowa bioder. Na to dokładamy swój prawy prosty. Skrętem, skrętem bioder i skrętem wyprostem ręki. Cały czas musimy pilnować, żeby bar był przy naszej brodzie, żeby być zasłoniętym przed przeciwnikiem. I na to zamykamy lewym sierpem z pełnym skrętem biodry. Teraz ta sama akcja, tylko szybciej. Jeszcze raz. Teraz Wam pokażę tę akcję z odwrotnej pozycji. Mike tempo, naturalnie jestem Mike tempo. Jeszcze raz. Dobra, zrobimy sobie jeszcze raz tą technikę, tylko już nagramy, no? Druga akcja, jaką dla Was przygotowaliśmy, jest lewy, prawy, lewy hak. Zaczynamy oczywiście powoli, żeby zrobić to dokładnie. Uderzamy nasz lewy prosty, cały czas szczelnie schowani. Lewa ręka w pełni wyprostowana, bark przy brodzie. Na to zrzucamy nasz prawy hak z pełnym skrętem bioder i kończymy lewym hakiem w dołu. Dobra, troszkę szybciej. Trzecia i ostatnia akcja, jaką dla Was przygotowaliśmy, będzie lewy, prawy, prosty, na to lewy sierp, po uniku zamykamy lewym hakiem. Powoli sobie pokażemy na tarczę. Tak jak w poprzednich akcjach, zaczynamy lewym prostym ze pełnym skrętem bioder. Jesteśmy cały czas szczelnie schowani ze swoimi rękami, na to nasz prawy, prosty. Cały czas pilnujemy, żeby być szczelnie schowany. Lewy sierp, unik, lewy sierp. Jeszcze raz, troszkę szybciej, nie? A przy uniku musimy pilnować, żeby nas wzrok nie uciekł na bok, tylko cały czas patrzymy w oczy przeciwnikowi. Dobra, i teraz na zakończenie zrobimy sobie jeszcze luźną klepankę, tak na 20%, żeby sobie troszkę poruszać, także zapraszam do oglądania. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Także dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, więcej wkrótce. Wiadomo. Pozdro.